Witam serdecznie. Czy on cię kocha? Takie pytanie zadałam dzisiaj kartą. Dzisiaj, kochani, zapraszam do dwóch grup. Pierwsza grupa to serduszko. Serduszko różowe. I druga grupa to aniołek. Aniołek biały. Wybierzcie, kochani, ten przedmiot, który wydaje wam się bardziej magnetyzujący. I odpowiemy sobie na pytanie, czy on cię kocha. Grupa pierwsza i grupa druga. Zaczynamy, kochani, od grupy pierwszej, czyli od serduszka. Czy on cię kocha? Oczywiście zapraszam wszystkich kochanych Państwa do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału. Na wróżby indywidualne zapraszam poprzez e-mail, adres e-mailowy loelia.orakel@gmail.com. Znajdą Państwo pod moimi filmikami lub również w komentarzach. Zapraszam serdecznie, wróżby indywidualne są oczywiście dokładne i skoncentrowane tylko na Państwa problemach. Czy on cię kocha? Sąd ostateczny. Nein, sąd. Sąd. Cesarz. I pustelnik. Czyli on rozmyśla o tobie. Rozmyśla o tobie, wspomina cię, jest sam. Jest sam jako pustelnik, czyli single. Tutaj ta karta pustelnika mówi o znaku panny. Jeśli jest to osoba spod znaku panny, o którą pytasz, to wróżba ta rezonuje rzeczywiście z tobą. Ponieważ tutaj widzimy mężczyznę spod znaku panny lub kobietę spod znaku panny, który siedzi tutaj, rozmyśla samotnie, jako pustelnik, czyli samotnik, co ma zrobić, który ma koma, czyli myśli właśnie tutaj o tym, jak znaleźć drogę do ciebie. Jeśli mówimy tutaj o miłości, to sąd mówi o tym, że należy coś wyjaśnić między wami, że są jakieś sprawy, które wymagają jeszcze rozmów, dyskusji, wyjaśnienia, wyklarowania. Oczywiście sąd mówi tutaj o osobie spod znaku wagi. Jeśli jesteś osobą pytająca spod znaku wagi, to oczywiście rezonuje to bardzo z tobą. Musicie coś wyjaśnić, by być szczęśliwym. Coś jakby tutaj jest między wami jeszcze nieklarownego. Cesarz. On kocha ciebie jak cesarz. Cesarz jest oczywiście władczy, czyli on chce mieć ponad tobą władzę. On chce mieć do powiedzenia. On chce czuć, że jest mężczyzną i władcą, czyli tą głową w waszej relacji. Cesarz jest wspaniałym partnerem, mężem, ojcem, bardzo zrównoważonym, spokojnym, zdecydowanym, dążącym do celu, pewnym siebie. Oczywiście jego atutem jest władza, ale potrafi zarządzić i w związku, i rodziną, i finansami. Także cesarz jest osobą wartą zaufania. Oczywiście potrafi być również w miłości lub w związku bezwzględny, ale jest na pewno osobą bardzo, bardzo godną zaufania. Tutaj on kocha ciebie i myśli właśnie, jak tutaj rozwiązać te wszystkie problemy, które macie, jak porozmawiać, jak doprowadzić do tego, by doszło między wami w ogóle do jakiejś dyskusji, klarowności spraw. Myślę, że on kocha cię i rozpacza, i znaczy ma dużo do przemyślenia właśnie w samotności,
Myśli również o tym, czy ty go zdradzasz lub czy może masz już innego partnera, czy może spędzasz czas już teraz z innym partnerem. On kocha cię i myśli, ma uczucia, tutaj są pokazane uczucia, jego mowa ciała, właśnie tak skupiony, zgarbiony, pełen jakby myśli, tak? I właśnie szuka rozwiązań, tak? Jak właśnie jeszcze raz do ciebie tutaj, nie wiem, czy napisać, czy spróbować się z tobą skontaktować. Tak, on cię kocha, myśli o tobie, jego miłość jest bardzo porządna, solidna. Jest to miłość cesarza, czyli miłość bardzo władcza, bardzo dostojna. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to aniołek biały. Wszystkie osoby, które wybrały tego aniołka, zobaczą, co odpowiedzą karty na pytanie, czy on ciebie kocha. On ciebie bardzo kocha. On kocha ciebie miłością gorącą. Tutaj mamy piękną kombinację kart, ponieważ mamy księżyc, znowu pustelnika i gwiazdę, czyli gwiazda mówi nam oczywiście o szczęściu, o spełnieniu marzeń, o nadziei, o miłości pod szczęśliwą gwiazdą, o tęsknocie, o pojednaniu właśnie tutaj, nie wiem, czy mentalnym, duchowym. Także w nocy i wieczorową porą on ciebie wspomina, myśli, ma głębokie bardzo uczucia, tęskni, bardzo tęskni za tobą, rozmyśla, planuje. I tutaj karta znowu pustelnika, która się powtarza w grupie pierwszej i drugiej, to znowu jego rozmyślenia, jakby rozmyślania i analiza, co zrobić, by się z tobą pojednać, jakby ciałem i duszą. Co zrobić, by ta miłość właśnie rozkwitła. Jak zrealizować tą miłość, co zrobić, by polepszyć tą miłość, byście przeżyli apogeum, byście przeżyli spełnienie najpiękniejsze właśnie tutaj waszych emocjonalnych marzeń. No gwiazda oczywiście jest to piękna, pozytywna, pełna nadziei karta mówiąca właśnie o pięknej, gorącej, cudownej miłości, o spełnieniu emocjonalnym. Także on na pewno ciebie kocha i tęskni, myśli, analizuje, planuje. Piękne karty, karty marzeń, karty jakby planowania z tobą również, pięknych momentów, karty pięknej romantyczności, głębokich uczuć, które on do ciebie ma. Także jakby odpowiedź jest nie tylko tak, on ciebie kocha, ale jest to miłość przepiękna, wręcz spełnienie marzeń, jeśli chodzi o miłość. Kochani, takiej miłości wam oczywiście życzę i życzę również samej sobie takiej pięknej miłości pod szczęśliwą gwiazdą. Dziękuję wszystkim dwóm grupom, wszystkim widzom za odwiedziny na moim kanale. Proszę o lajki z kciuczkiem w górę, o komentarze i o nowe subskrypcje. Zaglądajcie codziennie na mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.